miejscu wiekowego lasu Krzyś przeżył z przyjaciółmi wiele niezapomnianych przygód. Jeżeli się nie mylę, wystarczy nam czasu, by poznać jedną z nich. Któregoś dnia Kubuś zauważył coś, co bardzo lubił zauważać. Pszczółkę, która poleciała na sam czubek wysokiego drzewa. Bardzo się ucieszył, bo jeśli gdzieś były pszczoły, na pewno był tam również miód. Kubuś zaczął włazić na drzewo, a kiedy tak właził, to śpiewał sobie mruczankę. Ho, 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 to jest taka śpiewanka o mruczeniu w brzuszku. A brzmi ona mniej więcej tak. Ham, dam, di, dam, brzuszek burczy, bo się kurczy. O, z tą mruczanką na śniadanko po miód słodki gnam. Będąc pszczołą tak się piąć, bym nie musiał miodu wziąć. Lecz bym nie był wtedy misiem, a to nie uśmiecha mi się. Niedźwiedź lubi miód, dlatego musi wspinać się do niego. Brzuszek burczy, bo się kurczy, kiedy podjeść... Gdy podjeść... O nie! Trzeba było nie... Pewnie wiecie co? Ale to dlatego, że... Zanadto lubię miód! Oj, misiu! Kiedy Kubuś wreszcie wylazł z krzaków jałowca, strzepnął z nosa kłujące igły i znów zaczął rozmyślać, jak dostać się na czubek drzewa. Myśl. Czy mu się to udało? To już zupełnie inna historia i poznacie ją przy zupełnie innej okazji.